Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Kilka dni temu uświadomiłem sobie, że jest prawdą, że trudno mi jest zapamiętać takie fakty, które dzieją się w takich wielkich rzeczach świata. Na przykład próbowałem sobie przypomnieć, kto jest aktualnym mistrzem Europy w piłce nożnej. Rozpoczęły się mistrzostwa i ja sobie myślę, ale kto broni tego tytułu? I sobie uświadomiłem, że ja w ogóle nie pamiętam. Musiałem sobie gdzieś tam wygooglować, że to Francuzi. Potem sobie pomyślałem, nawet takie historie jak wręczenie komuś pokojowej Nagrody Nobla brzmi w tym momencie jakoś tak bardzo uroczyście i zapada mi w głowie, że ktoś otrzymał Nagrodę Nobla, ale gdyby ktoś mnie zapytał, kto 2, 3, 4 lata temu otrzymał Nagrodę Nobla, już nie potrafiłbym tego powiedzieć. I zauważcie, że wobec takich wielkich faktów, które właśnie wobec wydarzeń, które wydają nam się bardzo ważne, wcale nie jest takie oczywiste, że my to pamiętamy. Natomiast co pamiętamy? Bardzo wyraźnie pamiętamy to, że ktoś nam uczynił może małą rzecz, ale było to dla nas dobre osobiście. Kiedy spojrzymy na przykład na historię naszych rodzin, to będziemy w tych historiach naszych rodzin na przykład pamiętali takie fakty, że mieliśmy jakichś znajomych, którzy w bardzo trudnym momencie pomogli naszej rodzinie, kiedy było ciężko. Może nie będziemy pamiętali szczegółów, a czasami będziemy pamiętali nawet rzeczy małe. Na przykład ja pamiętam twarze takiego małżeństwa, którego w ogóle wcześniej nie miałem okazji poznać, które w czasie stanu wojennego pomagało mojej rodzinie. Przysyłali nam paczki z Niemiec, nie znając nas w ogóle, wspomagając moją rodzinę. Potem mieliśmy okazję się spotkać. I to pewnie będę pamiętał do końca życia. Właśnie taką drobną rzecz. Taką pozornie małą sprawę, ale będę pamiętał. Równie dobrze będziemy pamiętali to, co było bolesne w naszym życiu. Pamiętam taką historię, którą opowiadała amerykańska pisarka. Ona się nazywa Maya Angelou, jest ciemnoskóra. I w jednym z wywiadów mówiła o tym, że pamięta, że kiedy miała 6 lat,
była małą dziewczynką, ktoś nazwał ją czarnuchem. I ona pamięta to do dzisiaj, kiedy to było, w którym to roku było, ile miała lat. I ciekawą snuje opowieść, mówi: nie pamiętam, jakie tego roku było lato, nie pamiętam, jaka tego roku była zima, nie pamiętam, jaka tego roku była wiosna, ale z tego roku pamiętam, że ten ktoś nazwał mnie czarnuchem. Dorosła kobieta, no, nosi to w sobie do dzisiaj. Opowiadam o tym, ponieważ po tej linii idzie ta logika przypowieści, które opowiada Pan Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, czyli o królowaniu Boga, że to się dzieje rzeczywiście i zaczyna się w rzeczach małych. Myślę, że dzisiaj warto sobie to uświadomić, że takim ziarnkiem gorczycy wpierw jest Jezus Chrystus. To On stał się tym pierwszym ziarnem gorczycy. Niepozorny, niezauważony przez wielu, odrzucony, uważany za szaleńca, pogardzany przez władców tego świata. Stał się ziarnem. Małym ziarnem gorczycy, z którego wyrosło drzewo i my w tym drzewie dzisiaj możemy się schronić. My dzisiaj możemy się schronić w Jego Eucharystii, którą nam dał, w Jego Słowie, w tym zgromadzeniu. To jest On. Dzisiaj uświadamiamy sobie, że takim ziarnem gorczycy był święty Wojciech. Będziemy dzisiaj gościć jego relikwie. Po co relikwie? Jako znak historii, jako znak osoby. Jakie to niepozorne i małe, że on w 997 roku tutaj na Pomorzu Gdańskim głosił słowo. I Jan Kanapariusz, który pisał życiorys Wojciecha kilka lat po jego śmierci, a jest bardzo blisko, zaznacza, że ochrzcił na tym terenie wielu. Rzeczy niepozorne. Chrzest kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu osób. Głoszenie słowa. A z tego jego również męczeństwa nagle wyrasta drzewo, w którym wielu ludzi przez te 1000 lat historii chrześcijaństwa na tych terenach się chowa, chroni. Myślę, że to jest również dzisiaj dla nas ważne. Będziemy w naszym życiu odkrywali, że Pan Bóg nas powołuje do właśnie takich prostych rzeczy. Że zaświadczymy o wierze tym, że powiemy kiedyś komuś: tak, jestem ochrzczony, jestem wierząca. Może damy świadectwo, może ktoś dzisiaj będzie czytał Ewangelię, siedząc sobie na ławce. Może Pan Bóg da nam okazję do jakiejś ważnej rozmowy z kimś. I okaże się, że ta prosta rozmowa, prosty gest wyda w życiu tej osoby owoc. Bardzo mnie zawsze ciekawi ta pierwsza przypowieść. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy. Nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. O co chodzi w tej dziwnej przypowieści? Po grecku tam podobno jest takie słowo automata, że dzieje się to automatycznie. Sam nie wie jak, automatycznie. No to mamy coś robić, czy nie mamy coś robić? Prawda? Jak się czyta tę przypowieść, mamy coś robić, czy nie? Myślę, że odpowiedzią na ten dylemat jest po prostu miłość. Czy rodzice mają wychowywać dzieci, czy nie mają wychowywać dzieci? Mają je kochać. I to jest to.
kiedy je będą kochać. Będą wydawali plon też wychowania. Kiedy my ewangelizujemy, czy mamy coś robić, czy nie mamy, mamy kochać. I ta miłość w ewangelizacji to jest to automata, to jest właśnie coś, co rodzi plon automatycznie. Co jeszcze możemy robić? Myślę, że to, do czego dzisiaj nas te przypowieści zapraszają, to do bycia współodczuwającymi. Że jest w tej przypowieści o ziarnku gorczycy, że jest w tej przypowieści o ziarnie, które działa właśnie przez miłość automatycznie. Jest takie wezwanie do współodczuwania, do współczucia. Mam taką znajomą przyjaciółkę, z którą znam się już 30 lat. I ona od 30 lat prowadzi życie zakonne, takie ukryte. Jest w zakonie, który jest zakonem klauzurowym. Ale paradoksalnie jest taką osobą, która mimo tego, że ma niewielki kontakt ze światem zewnętrznym, to zna go bardzo dobrze. Kiedy się modli samotnie, mówi: czuję bicie serca planety i odczuwam radości i cierpienia wszystkich. Czuję bicie serca planety i odczuwam radości i cierpienia wszystkich. To się wydaje niewiele. Ktoś jest za murem klasztornym. Wydaje się, że nie spotyka ludzi, a bardzo z nimi współodczuwa. I to współodczuwanie wyprowadza tę osobę z jej egocentryzmu, z jej skoncentrowania się na sobie. Oczywiście nie trzeba być za murem klasztoru, żeby współodczuwać z innymi ludźmi. Żeby czuć bicie serca planety i odczuwać radości i cierpienia wszystkich. A drugą rzecz podpowiedział mi Tomasz Merton. Ten wielki mistrz życia duchowego XX wieku, który mówił, że tym, co jest bardzo ważne dla bycia właśnie chrześcijaninem, dla przeżywania tych przypowieści, to jest bycie kontemplacyjnym. Bardzo ciekawie Merton charakteryzuje, co to znaczy być kontemplacyjnym, co to znaczy myśleć kontemplacyjnie. I Merton mówi: jest to stan, w którym jesteśmy obecni w tym, co faktycznie się dzieje w naszym życiu oraz w jego ponadczasowych, wiecznych wymiarach. Mówi, od czego się to zaczyna? Od tego, że jestem świadomy, że kiedy piję wodę, to piję wodę. Że kiedy odkurzam, to odkurzam. Że kiedy czytam, to czytam. Że kiedy się modlę, to się modlę. I Merton mówi, to jest bycie kontemplacyjnym. To nie ma nic wspólnego z jakąś pustką. To jest po prostu bycie w tym, co się dzieje. Kiedy siedzę na tej ławce i słucham kazania, to siedzę i słucham. Kiedy mówię kazanie, to mówię kazanie. To jest bycie kontemplacyjnym. Myślę, że taki był święty Wojciech. Że dzisiaj go czcimy w naszej parafii jako męczennika, jako patrona tej diecezji, dlatego, że był współczującym, że był kontemplacyjny, że właśnie zgodził się na to, co małe, żeby z tego, co małe, wyrosło coś wielkiego, żeby inni mogli się w tym schronić.